Dzień dobry Państwu. Jak to nagrywam teraz, jest poniedziałek i główne zadanie, jakie przede mną teraz stoi i leży, to 80 słupków sosnowych na ogrodzenie tutaj. Nie będę robił wszystkich naraz. Nie wiem, czy w ogóle zrobię wszystkie w tym roku, ale powoli, w międzyczasie, jak będę sobie wymyślał inne rzeczy, to będę też robił tutaj. Będę korował, opalał w tym profesjonalnym piecu, bo z tym małym palnikiem gazowym, co mam, jak jest wiatr, to bez takiej osłony to nic się nie da opalić, tylko gaz leci i nic się z tym nie dzieje. I będę sobie zawsze to opalał tak jakby na początku, potem czekał, aż to wystygnie, bo wiadomo, tu jest las obok i nie chcemy, żeby to się wszystko tutaj spaliło. Więc tam nie wiem, czy to będzie widać, czy nie będzie, ale woda zawsze stoi obok i jakoś tam będziemy tego pilnować. Potem to, znaczy koruję to tak tyle, co idzie w ziemię. Z tego, co widziałem do tej pory, jeżeli one już gniją, to zawsze gniją na styku tam, gdzie się kończy ziemia, więc będziemy się starali pociągnąć to trochę dalej i ten kawałek też opalać i potem kompostem pociągnąć. Sezon na smarkanie rozpoczęty. No i co? Potem będziemy próbowali tutaj grodzić ten kawałek, który jest za aparatem, w ogóle go nie widać. Coś tam sobie tam skoszę, coś tam spróbuję pouprzątać te tutaj powalone drzewa. Tam raz prosiłem w leśnictwie, żeby oni to sobie zabrali. Coś trochę zabrali, chyba coś trochę pocięli, ale potem już chyba uznali, że mają mnie dosyć i powiedzieli, że to, co upadło do mnie i mi przeszkadza, to mam sobie po prostu zabrać, więc tak to zrobię. No i będziemy próbowali jakoś powoli to wytyczyć i grodzić. W międzyczasie no, robię to wszystko, co sobie wymyślę i jeszcze trzeba trochę popracować i pospać. No, także zobaczymy, ile się uda przez ten tydzień zrobić. A ile tu fruwa tego wszystkiego teraz? Od wczoraj poziom wody jest taki, trochę niski. Wody tam jest w najgłębszym miejscu teraz, nie wiem, może ze 3 cm. Na razie nic z tym nie robię. Zobaczymy, jak będzie dalej, czy to wyschnie zupełnie, czy nie wyschnie. Skorzystałem z okazji, dosiałem trawy. Jeżeli poziom chce być taki niski latem, no to jeszcze jest w miarę ok. Może ta mięta nawodna sobie nie poradzi. W sumie nie sprawdzałem, czy ona lubi też taką strefę przybrzeżną. Ale cała reszta wiem, że będzie git, także zobaczymy. Zobaczymy też, ile tego przybędzie, jak tu popada porządnie. Mam nadzieję, że niedługo popada, chociaż się nie zanosi. I tutaj kolejny irys, ten chyba będzie żółty. Nie zapominajka, coraz więcej kwiatów. Niestety ropucha się wyprowadziła po jednym dniu. Chyba jej się nie podobało, że ją tu przyniosłem. A głównym gościem tutaj, z tego co widzę, jest szerszeń, który pije kilka razy dziennie. Dzień drugi zabawy. Pierwszego dnia zająłem się ogródkiem, także oprócz nagrania tam tego wstępu nic nie zrobiłem. Tutaj już tak prawie widać chyba tą granicę. Skosiłem to na razie tak z grubsza. I tak już zdycham i kończę na dzisiaj. Trzeba jechać do domu, przyjąć sobie steryda, wypić wapno.
i popracować do nocy. Właśnie zjadłem myszkę. Białeczko. Tutaj taka sterta się uzbierała. Trochę tego pchałem też w ich stronę. Nie jestem pazerny, nie za bardzo wiem, co potem z tym też zrobić. Ale też nie chcę mi się rzucać tam wszystkiego, przerzucać przez te hałdy, które oni sami już tutaj narzucali. Nie wiem, czy tam widać tą brzozę w głębi, taką cienką. Tam o gdzieś, brudne pazury. To tam gdzieś musimy to ogrodzenie dociągnąć. Tutaj tego bydlaka nie mogę ruszyć ręcoma. Chyba poczeka, aż zrobię żuka i go sobie przeciągnę. Czy nie to cienkie, tylko to grube. Albo będę musiał przywieźć piłę i to pociąć na jakieś mniejsze kawałki. Tutaj kosiłem tylko ostrzem na razie. Tu żyłka pęka co 10 sekund. Nie ma sensu. Tu i tak żadnej trawy nie ma, tylko głównie pokrzywy. Jeszcze tu trochę zagrabię tych patyków. Może to skoszę żyłką jeszcze raz. Jakoś tu będziemy ten sznurek rozciągać. Tu chyba jest 80 metrów, nawet nie mam takiego długiego sznurka. Także na pewno wyjdzie to bardzo prosto. O, tutaj mamy kamienia. Tam kolejny słupek. Nie wiem, czy go widać gdzieś tutaj. A gdzieś tam jestem przedni, więc chyba jeszcze będę musiał poprzecinać gałęzie nawet na tych drzewach. Zobaczymy. Ciąg dalszy jutro. Dzień kolejny. Dzisiaj to nie mam zbytnio czasu, żeby tutaj walczyć. Ale pomyślałem, że jak już przyjechałem coś tam robić w ogródku, to chociaż sobie pozaznaczam takie samosiejki, które tutaj znalazłem po koszeniu. Ta niestety tu chyba dostała kosą ode mnie. Tutaj są dwie, ale raczej zostawię sobie tą, a tą potem wyrwę, ale to jeszcze dam im czas. Tutaj są jeszcze dwie obok, to będę pamiętał. Tutaj taka już do kolana. Tu dosyć ładna. Ją widzę z daleka, więc nie musiałem tu nic wtłukiwać. I tutaj, nie wiem skąd, ale znalazły się nawet dwa dąbki. Także to zostawiam na pewno. A jutro, jak będę miał długie portki, to idę tam dalej. Też jeszcze trochę zgrabić i poszukać, czy tam też jakieś są. Czekam, aż mi się rozpali, to pogadam wam trochę głupoty. Teraz jest chyba czwarty dzień tej misji tam. I to jest w sumie pierwszy dzień, w którym cokolwiek zrobię tam. Chyba pokoruję trochę słupków. Miałem też kilka, no co najmniej dwa wkręcić w ziemię, żeby zacząć to wyznaczać, ale zapomniałem wiertnicy, a nie chcę mi się kopać, także... Dzisiaj przed przyjazdem tutaj widziałem, że Ramsey wrzucił film i po miniaturce już poznałem, do kogo pojechał tym razem. Do Igora. Igor to świetny facet. On nawet nie wie o moim istnieniu, ale mimo to miał duży wpływ na mnie.
bo czytałem jego bloga i to było chyba, o matko, z 10 lat temu, jak nie więcej. Tam był ten projekt, że miał tam przez rok nie kupować jedzenia. Tam dużo rzeczy nie poszło zgodnie z planem, dokładnie tak jak tutaj u mnie. Tam też pierwszy raz widziałem tą koncepcję sadzenia ziemniaków pod słomą. Tak, jak on też mówi w tym filmie, wtedy tam o permakulturze, to no, nie można było sobie tak poczytać jak teraz w polskich internetach, że tak powiem, no ale coś tam. Ogólnie to tak, czytałem tego bloga, nie wiedziałem wtedy kompletnie nic o ogrodnictwie, to się też akurat nie zmieniło. No ale wtedy podjąłem decyzję, że no kurczę, też bym tak chciał. I nie wiem, ile tam po tym, jak zacząłem to czytać, to akurat miałem kawałek tak jakby ogródka do dyspozycji. Ogródka, podwórka za domem. Więc jakoś tam zainspirowany tym wszystkim, poszedłem tam z łomem i zacząłem zrywać kostki chodnikowe i zrobiłem sobie jakiś tam malutki warzywnik. I pamiętam, że nawet przywiozłem wtedy sobie pszczoły murarki do Anglii i sobie tam fruwały u mnie. 50 albo 100 kokonów przywiozłem. Robiłem jakiś tam kompost w pojemniku, coś, no generalnie zajarany byłem strasznie i od wtedy mi nie przeszło i wtedy już wiedziałem, że będę sobie chciał tak kiedyś mieć jakiś kawałek dla siebie i coś tam próbować. No ale na tym etapie, na którym jestem ja, to Igor był 10 lat temu i wiem, że to no, zajmuje czas. Nie da się z dnia na dzień rzucić roboty i skupić się tylko na tym. No bo zanim ja bym się nauczył wszystkiego porządnie i narobił sobie, nie wiem, tych przetworów albo nazbierał chociaż plonów tyle, żeby coś tam sobie tutaj jeść i tego nie kupować i nie musieć zarabiać lub zarabiać tyle co teraz, żeby jakoś połączyć koniec z końcem, no to bym po prostu zdechł z głodu, no nie oszukujmy się. Dlatego jakoś tam powoli będę próbował robić coraz więcej tu, a coraz mniej klikać. Zobaczymy, ile z tego wyjdzie. No i to chyba tyle, co chciałem powiedzieć. Coś tam sobie zeżrę. Kupiłem świetny ruszcik za 2 dychy w Lidlu wczoraj. Będziemy żryć kręciołki z boczku. Proszę bardzo, jakie sprytne urządzenie. Już nie tylko kiełbaski, teraz będzie kulturalnie. No ruszcik za 2 dyszki jednak daje radę. A te kręciołki takie na pół spalone i pół surowe są najlepsze. Polecam. Na to, że opalenie takiego jednego słupka w piecu trwa około 5 minut. Samo to opalenie w piecu. Chodzi mi o to coś, o ten tunel zbudowany tutaj z cegieł. Czyli to mi skraca czas dwukrotnie praktycznie. Wcześniej opalenie tego nawet takim dużym palnikiem to było 10 minut roboty. Jak wiał wiatr, to praktycznie nie dało się tego robić, a tym małym palnikiem tą lampą na
naboje, na kartusze. To w ogóle była katorga. 15 minut jak mniej więcej na jeden słupek schodziło. Teraz sobie poczekam, aż to wyschnie i wtedy pociągam je raz takim pokostem z rolnetu i powinny tam te parę lat w ziemi przestać. Znaczy jak jakiś grzyb się uprze, to i tak je wykończy, no ale na pewno stoją dłużej niż bez, bo jakby nie były niczym pociągnięte, to te przednie już bym musiał wymieniać. Teraz idę sobie podlać wszystko, one mi tu wystygną, pomaluję je i fajrant. Dzień ostatni operacji słupek. Słupków nawet nie pokazuję, bo od ostatniego razu zrobiłem z nimi dokładnie nic. Czyli mieliśmy mieć tam w miarę zaczętą jedną stronę ogrodzenia, a mamy zrobionych, znaczy wsadzonych 0 słupków i opalone i pomalowane 4. Także bardzo dobra robota jak na tydzień cały. A no i kupiłem sznurek 100-metrowy, żeby to zmierzyć, także to chyba największy postęp. A to, co pokazuję tutaj, to dynie, które zdecydowałem się przed wyjazdem szybko wysadzić do gruntu. Tyle, na tyle dyń tutaj starczyło mi butelek, które zbierałem od jakiegoś czasu, co podobno ma powstrzymać ślimaki, a resztę powsadzałem tutaj i są tylko obsypane trochę kawą naokoło z nadzieją, że to wystarczy, a jak nie wystarczy, to jest ich tyle, że tragedii nie będzie. Akurat dynie wykiełkowały praktycznie wszystkie, czego się w ogóle nie spodziewałem, nie byłem na to gotów. Arbuzy dalej żyją. Jakoś tam się te nowe papryki przyjęły. Chociaż jedna była wyciągnięta na wierzch i tak leżała z gołym korzeniem chyba cały dzień. Komuś się tam nie spodobała. Tutaj wszystko rośnie. I tak to zostawiamy i wracamy tutaj. Mam nadzieję w środę i wszystko jakoś ten czas przetrwa. Tutaj proszę, jak ładnie wisteria z nasion wykiełkowała, na dziwo. Nie mieliśmy tutaj żadnych nadziei co do tego, a też kiełkują praktycznie wszystkie. Te drzewa z parku niestety wcale. Tam już brokuły powyłaziły na gietki, ale to raczej wszystko teraz wyschnie przez te 3 dni w tych tackach. Tu 2 pozostałe arbuzy. No i to tyle. Cały tydzień na zadupiu. Znaczy no, z przerwami tutaj. 1 czy 2 dni mi nie było wcale. Wczoraj przyjechałem tylko podlać, bo zajmowałem się malowaniem ścian. Miało być dosyć mało roboty w tym tygodniu, a było bardzo dużo. No i tak to już czasem bywa. A teraz jeszcze spędzę za 2 dni pewnie pod żukiem i też będzie super. Tam jaszczurek się patrzy, żebym już sobie poszedł. No i zobaczymy. Następny film może w przyszły weekend. Także do widzenia. Dzisiaj był tu bardzo niezadowolony, że mu kartony podbieram. Mam wrażenie, że ja tutaj swoją obecnością i działaniami denerwuję wszystkich pobliskich mieszkańców. No ale niestety jakoś musimy tutaj razem ze sobą wytrzymać.